Siema, witamy w naszej kwarantannie vlogu. Przybliża na muchę. Dzisiaj jest kwarantanna w UK, dzień chyba czwarty albo piąty, bo nie wiem który. Dzisiaj mamy misję prostą, bo nie chcieliśmy wychodzić z domu, ale Amazon to jebany kurwy pierdolone śmiecie. Nic się nie zmienia, ta kwarantanna jest nudna, nikogo nie ma, ludzie siedzą pozamykani w domach, drzwi nie otwierają. Amazon przysłał mi paczkę Elgato HD60S. Miał działać, ale działało. Kupiłem z Amazon Warehouse. To tam, gdzie kupujecie takie niby używane, ale cały czas działające łyżeczki. Tym razem rzeczki działały. I mam kartonik w plecaczku i idę odesłać na pocztę, bo za dużo pieniążków zapłaciłem. Kłamstwo. Zepsute wysłali. Albo to przez pocztę? Tak. Na pewno. I właśnie tak. Ten koleś to jest duch Aberystwyth. O nie. On podobno cały czas chodzi. I nie zatrzymuje się. On ma laseczkę i on tą laseczkę tak trzyma. On wyczuwa pole elektromagnetyczne. Wie, gdzie jest wirus. Ta pałeczka mu tak robi. No, natura w ląd. Gołębia łapie. Biegnij za nim po ścianie. A dzisiaj jest, widzę, robimy tego vloga typu chowanego. Typu chowanego. Prawie brothers. Step bro. Schodzi ze mnie to ciśnienie. O! Nie pokazałem, tam znowu ludzi stoją trzeci dzień w kolejce, bo nie mogą wejść do Tesco Express. Chyba czyścioszek. No nie, zamknięte. Revised opening hours. O, 30.03. Mamy 28. Misja zakończona niepowodzeniem. Mission failed. We'll get them next time. Kontynuujemy dalej misję, bo musimy kupić papier toaletowy. Dobra. Muszę kupić pudła, bo nie ma co robić, więc jedyna rzecz, która została, to jest sprzątanie domu. Pudła. Wiem tak. Wyjdziemy się na tych ludzi. A ja miałem w głowie tak, wyjdziemy, kupimy wszystko, pójdziemy na jedzenie, zjemy ludziki, jak prawdziwi faceci. A tu co? Zamknięte. O, zamknięte. Zamknięte jest. Na liniach do bankomatu. U mnie w szkole to takie linie to się pałeczką palantową rzucało. Albo palant rzucał piłeczką. Nigdy nie wiedziałem, w którą stronę to działa. No. O. No. O. We are closed. Pisali, że będą otwarci, ale chuj, kłamali wszystkich. Trzeba to burgery zjeść. O. Tam ludzie idą. Idą. O. Mateusz wyszedł z typu chowanego. Się nie ma. O. Upublicznił się teraz. Trajer na rower znowu. Wiem, cieszę się, że niedługo się zamieniał w rower. Taksi, tylko jeden samochód stoi. Ten pan się nie poddaje. Tu miała być pizza express. Miała być. Ale nie ma. O, a tam jest pan typu ochroniarskiego. Stoi w rękawiczce niebieskiej. Tam pan ochroniarz typu czarne ciuszki ochroniarskie. Bawi się w przebieranko. Gierka typu przebieranko. Patrzcie, tu jest, fajne takie, pokażę wam. Że tam jest napisane spoko. Spoko. Tu mam pokaże, a tu jest fajno. Nie rozumiem. Ludzie, my to jak Simsy chodzimy. Kwarantanna, my chodzimy, Simsy. Czemu? Dobra, patrz. Patrzę. Stabilizacja. Dla jego. Dzisiaj w ogóle pogoda 3 stopnie i 2,5. Pogoda typu zimnego. Typu lekki wiaterek, wieje i zimno, ale nie za zimno. Ale bluzy mamy, bo wziąłem bluzę mamy. O właśnie. O, chyba znalazłem mój środek transportu dzisiaj. Nie, przypięli, ja chciałem wziąć. Byśmy chodzili typu jeżdżącego. Byśmy chodzili typem jeżdżącym. Z tym czołgiem. Wszyscy czekają na filmiki, a ja wam nie będę ich montował, bo mi się nie chce. Pudło. To? No. Lifehack, jak zapłać więcej? Zobaczcie, jakie duże staniki mają tutaj. Tylko na takie duże na jeden pierś, później drugi na drugi pierś. No. To dobrze, no, lifehack. Ktoś kradł, widać jakby serek ktoś zjadł. Pewnie personel zjadł sobie w pracy. Co byś mi kupić? Ja chciałem te pudła. Papier? Zobaczyć? Zobaczyć papier. Ale dziwne, że nikogo nie ma. Pomyślę, że ludzie wychodzą na dwór. Ja i dobra, to trzeba papier kupić. No. I kupują papier. Tylko. Muszę kupić to coś typu słodkiego, bo jak wchodzę do Mateusza do pokoju, to mu wszystko zjadam zawsze. Drugi dzień sobie pod rząd, ale nie zawsze. Kłamstwo. Kupiłem słodycz typu czekolada. Chyba trzeba kupić więcej, co?
Poszaleję. Co, papier? W końcu. 4 dni chodzenia, żeby papier wziąć. O to chodzi, że to było 5 dni, żeby 4 funty wydać, wiesz? No, tak. Czekałem, żeby funty 4 wydać. Kupujemy 2? Nie, z przesady. Uczcie się. Będzie później hajs wysłać? No. Misja. Kupowanko. Kartonów. Kurwa, typu karton bez plastiku. Nie wiem. W międzyczasie. Papier tam. Twelve seconds later. Tak wziął? Nie widzieliście? Pan asystent sprzedawca i mu spadło. Pudełka typu rzuconego. Mamy walutę, będziemy mogli kupić za to chleb, mąkę, ryż i makaron. I do końca życia jesteśmy ustawieni. Za darmo możemy żyć. W ogóle nie kupiliśmy bułek żadnych. Mamy tylko jedną. Ale jak chcesz iść te? No to zajebiste były w sumie. A to były tu? A nie tutaj? Tesco były, okrągłe. Idziemy do Tesco. Bo po bułki? W sumie można. Co? Iść. No nie chcę się z tymi kartonami tam wbijać. Chcę nic mówić. Idziemy do Tesco i będziemy szukać Pokemonów. Dzisiaj jest szukanko Pokemonów. Zobaczycie. Ja wam pokażę. Ręka mi boli od tych pudłów. No bo tak wiesz, jakby... Jakbym od dołu trzymał to inaczej, a tak tą całą rękę ciągniętą. Wyjdziemy przez ten? Dobra. Tak, pudła mam. Nieporządek w domu też mam. W sensie syf. Będę miał te kartony pewnie jeszcze przez 2 tygodnie, zanim zacznę coś sprzątać. Nie wiesz jak to jest? Stwierdzasz, dobra, dzisiaj to robię. Później musisz coś iść kupić i później już tego nie robisz. W sumie tak. Nie chce mi się. In it, bro. My tak musimy być rozdzieleni. Nie chcesz po prostu iść, wejść mogę i iść, no. Kup. Ja mogę iść. No dobra. Chcesz ze mną jednak? Czy będziesz jego? A chcesz papier wziąć ze sobą? Dobrze, mamy metrowe ręce. To 2 metry trzymamy. Dystans. Misja. Bułeczki i pokemoniki. Kazali nam się rozdzielić. Nie chcę o tym mówić, bo jest bardzo mi smutno. I nie wiem, czy Karol przeżyje. W międzyczasie. Stoję sobie w typu kącikowego. Czekam na Mateusza, aż przyjdzie. Cleanów nadal nie ma. Od razu widać. Chciałbym powiedzieć, że jest mi smutno. Już trzeci dzień z rzędu, czwarty nawet. Mateusz jeszcze nie wie, a ja już wiem, że kupił papier typu lotion and fragrance, czyli będziemy ładnie naolejone dupki i pachnące będziemy mieli, bo takie dobre kupił. A się zbliżyłem do ciebie, a miał być 2 metry. Myślałem, że szybciej wylądujesz na tym. I know what you're doing. No ładnie. O nie, teraz już teraz nie ma social distancing. Na drugą stronę się źle niesie. Pa, natura, żyje, lepiej jest, ludzi nie ma dużo. Są szczury typu gołąb. Szczury typu mewa. Pa, te babki dwie w maseczkach, a dzieciaczek biega sobie. Podziwiam za wytrwałość taksówkarza. Typ bardzo wytrzymały, siedzi z włączonym silnikiem. Czeka na klientów. Szczury typu mewa. Wiesz jak one teraz mogą powygiwać. Co się powyginać mogą? W sensie wyginąć. Ale wyginąć. Nie ma to żadnej różnicy. Co tam patrzysz? Na budowlę typu mieszkalnego? Super. Leginsy typu fajne nóżki. Leginsy nie wiem. Chciałem powiedzieć spodnie. Leginsy typu fajne nóżki.
Nóżki minać, to fajna gierka. Nie, nie mówcie. Zrobię Mateuszowi pranka, ale nie mówcie mu. Mateusz, no? Powiedz mi, myjesz dupę i ręce, czy nie? Tak. Haha, jakiej i ręce? Nie znam żadnej Irenki. Jak? Koleś na nas krzyczy. Krzyczy? Tam za nami. Jestem zombiakiem. Facet typu zombie. Dirty Europeans idą po ulicy i taking pictures, kiedy... Best British people wychodzą z domów. Misja zakończona powodzonkiem. Osiągnęliśmy cel destynacji. Cel podróży koniec. Moja ręka mnie boli. Dotarliśmy. Nie mamy wirusa. Wirus zniszczony, kwarantanna umyta. Co? Mateusz, pokażmy widzom, jak stoimy z papierem. Dzień ci, Mateusz. Niestety, tylko dwa opakowania, z czego w jednym tylko 9 rolek. 6, 8 już. Już zjadłeś jedną? Za co zapłaciłeś? Wziął dzisiaj dwa listki, zapłacił za czynsz. Wynegocjował, chcieli 3 listki. Nie wiem, czy mi widać. Dotarliśmy do celu destynacji. Misje wykończone w 80% ze 120. Paczka do Amazona nie wysłana, bo była zamknięta już poczta do 16. Niestety była otwarta. Przez co nie dało się wysłać paczki, czyli się wyśle w poniedziałek ją. Ale kupiliśmy bułki typu pieczywo, kartony typu plastikowe pudła, słodycz typu czekolada. Czekolada nie była w planie, ale już jest. Na ten moment to wy piszcie, co wy robicie podczas kwarantanny, bo nam już odpala. 100 łapek w górę i robimy następny. 100 stóp w górę, tak jak Mati powiedział, bo on lubi. Stópek w górę 100, dobra. Do następnego dnia kwarantannowego, trzymajcie się, nie róbcie głupot i to tyle. Pa, pa. Dzień kolejny przeżyty. To dzięki wam to jest możliwe. Dziękujemy.